Mnie przywiało w okolice Czernichowa. Przy drodze taki zjazd, pobocze. I z tego pobocza zobaczyłem, że w tym lesie prowadzono jakieś prace wydobywcze. No i zobaczcie, mamy tutaj jakiś niewielki kamieniołom, prawdopodobnie wapienia, a tutaj cała ta okolica jest totalnie przeorana. Także poświęcę tutaj troszkę czasu, przejdę się wokoło i zobaczę, co tutaj w ogóle jest. Przyjemny kamieniołomik, malutki, ale bardzo uroczy. Zobaczcie, skały wapienne. Myślałem, że może tutaj natrafię na coś ciekawszego. No ale podejdziemy do skał. Zobaczymy, jest bliska. Chociaż wątpię w to, żebym tutaj coś znalazł. Jakąś skamielinę czy coś koło tego, ale przyjrzymy się samym skałom. Długo szukać nie musiałem. Od razu tutaj natrafiłem na albo muszle małży, albo fragment amonita. Chyba to będzie fragment amonita. Ok. Skały jurajskiego wieku, bo takie tutaj głównie występują w okolicy. Czy coś jeszcze mi się uda znaleźć? Chyba nie. Ale to, co też przykuło moją uwagę, to odwierty. I zobaczcie, czy to nie są te odwierty, o których mówi pan doktor Franz Zalewski. Zobaczcie, odwiert trójkątny, czy mi się zdaje. No, raz, dwa, trzy. Ok. Odwierty trójkątne znajdują się, jak widać, w wielu miejscach w okolicy Krakowa. Tutaj mam jeszcze jeden, no i dokładnie. Albo to tylko jest taki efekt wizualny, albo faktycznie mamy tutaj do czynienia z odwiertami trójkątnymi. A tutaj kolejny amonit, tym razem większy. No nie wierzę. Zawsze chciałem zobaczyć tego typu zjawiska. Chciałem też wybrać się do samego Krakowa, a najlepiej w towarzystwie pana doktora. No ale jak widzicie, znalazłem je sam przypadkowo gdzieś w lesie koło Czernichowa. A tutaj jeszcze jeden, który niemalże ominąłem. No zobaczcie, typowe trójkątne ślady. Jest on zasypany troszkę ziemią, ale mimo wszystko widać tutaj trzy boki. Przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów doktora Franza Zalewskiego, jak i samego doktora. Zobaczymy, czy znajdę ich tutaj więcej, ale zdaje mi się, że tak, bo tutaj jest jeszcze jeden, ale już taki fragmentaryczny.
jak coś jeszcze będzie, to wam pokażę. Zobaczcie. Na przykładzie tego będzie już to chyba doskonale widoczne. Odwierty trójkątne. I w każdym narożniku typowe pęknięcie. Tutaj szedł jeszcze jeden odwiert. Tutaj jest jeszcze jeden. No ciekawe, czy w miejscu tym prace wydobywcze zaprzestano już dawno, dawno temu. Czy są to jednak jakieś współczesne prace? Jednak jak twierdzi pan Franz Zalewski, no to współczesne maszyny nie są w stanie wykonać takich odwiertów. Widać po tych skałach, że wydobycia zaprzestano tutaj już chyba dosyć dawno, bo są bardzo zwietrzałe. No i zobaczcie, dużo z nich jest po prostu już wypłukanych przez wodę. To tak na marginesie coś, co zauważyłem. O, kolejny odwiert. Niewielki. Dobra, pozdrawiam z tego ciekawego miejsca. Aha. I z ciekawymi znaleziskami w postaci odwiertów o średnicy trójkątnej. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. Jak wspomniałem, miejsce jest dosyć poryte. A tuż obok znajduje się kolejne wyrobisko, ale wydaje się, że tutaj skały już nie są tak ładnie odsłonięte jak w tym pierwszym, do którego trafiłem.